Razem z panią burmistrz, panią Ewą Kocębą, zapraszam państwa na 35. odsłonę konkursu na tradycyjne potrawy wielkanocne. Wydarzenie to jest jak co roku organizowane pod nazwą Mała Wielkanoc. Jest to nie lada gratka, ponieważ jest to najstarszy konkurs w regionie. Podczas tego wydarzenia będą miały miejsce warsztaty pisania jaj, występy ludowe, jak i degustacja potraw wielkanocnych. Zapraszam państwa serdecznie 27 kwietnia o godzinie 16 do Domu Kultury w Lubawce. Do zobaczenia. W szczerym polu ptaszek siada, w szczerym polu ptaszek siada, da, 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 wysłuchuje, co kto gada, da, da, wysłuchuje, co kto gada. I wysłuchał dwoje ludzi, i wysłuchał dwoje ludzi, dzi, 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 jak kawale panne ludzi, dzi, 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 jak kawale panne ludzi. Hej, dziewczyno, nie bójże się, hej, dziewczyno, nie bójże się, się, bo nie jesteś w ciemnym lesie, się, bo nie jesteś w ciemnym lesie. Tylko jesteś w szczerym polu, tylko jesteś w szczerym polu, lu, lu, lu. Uwiódłbyś mnie ty w kultaju, lu, lu, lu. Uwiódłbyś mnie ty w kultaju. Ja cię dziewczę nie uwiodę, ja cię dziewczę nie uwiodę, de, 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 bo chodzi o urodę, de, 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 bo chodzi o urodę.